Witam Was na kanale Lewnika i słuchajcie, dzisiaj się widzimy w takim bardzo dziwnym odcinku. Nie wiedziałam w ogóle, że będę go nagrywać. Ostatnio, jak widzicie, jak pewnie wiecie, miałam trochę taką przerwę od nagrywania, chciałam tego odpocząć i nagle jedna rzecz mnie zmusiła, a mianowicie dostałam dzisiaj wiadomość od mojej koleżanki, ale Arabelli Soft Storm, e, jeśli pominam twój nick, to przepraszam. Że nie ogarnęła, że to ja. Ja takie co, ja wtedy sobie truskawki, odpoczywam po szkole i nagle ktoś mi wysłał zdjęcie, z, jakby zdjęcie z czatu, takie oto właśnie zdjęcie, gdzie ktoś podszywa się pode mnie, czyli mówi, że jakby jego kanał to jest lewnika, ja takie. Wow, jakby z jednej strony tak się wiecie, zniesmaczyłam, no bo to jednak jest. Trochę boli, jak wiecie, jakby pracujecie na, na swój kanał kilka lat, i nagle ktoś przychodzi i mówi, że to wy jesteście. No a z drugiej strony, takie wow, chyba stałam już się trochę taką wyższą osóbką, że ktoś w ogóle chce się pode mnie podszywać. Ale tak dążąc do celu, Jaka jedna osoba, a dokładnie Daniela Maple Wave, przynajmniej ja tak czytam to jej nick, dokładnie tak ona wyglądała wtedy. Potrzywała się ode mnie, i tutaj macie właśnie screeny z tego czatu, co napisała, że e, pozdroju tu lewnika, że i kanał to Lewnika, i tak dalej. No i na początku. Na początku, jakby moja koleżanka jej uwierzyła, i właśnie wtedy mi to wysłała. A, a ja napisałam: Hej, w ogóle co to za. To na pewno nie jestem ja inaczej się nazywam, i w ogóle jaki to jest serwer. Więc to wszystko stało, działo się na e, kraterze. No i właśnie taka oto e, osóbka cały czas mówiła, że to ja i ogólnie w skrócie tak wam opowiem tą historię, że na początku mówiła, że nie przyjmuję do znajomych, potem jednak przyjęła tą moją koleżankę i powiedziała, że. E, I powiedziała właśnie wtedy już jakby ja wiedziałam, że jakby ta koleżanka już wiedziała, że to nie jestem ja i właśnie ona tam pisała, że ta dziewczyna e, Daniela pisała, że to jest że to jest niby moje drugie konto e, i że właśnie. E, co tam ona jeszcze pisała? A, że jeszcze pisała na przykład, że, mm, że ona niby jakby zabrała jej siostra telefon i yy, moja siostr jakby moja siostra zabrała mi telefon i dlatego nie widzę, co pisze na Instagramie do mnie ta, yy, ta moja koleżanka i tak. Wow, tak jakby taki niesmak poczułam. Potem, niestety, potem chyba się, potem właśnie, znaczy, potem po prostu usunęła ze znajomych e, i chyba zablokowała ją, z tego co wiem. Ech, także słuchajcie. Tutaj, właśnie, chciałam po prostu nagrać taki krótki film, żebyście nie wierzyli takim osobom. Jak wiecie, ja mam jedno konto. Nazywam się Weronika Bridge Daughter e, i ja nie mam żadnych innych kont. Cały czas jestem na tym samym serwerze, e, na sam San Madov, jak to woli, na łączce czy coś takiego. I nie wierzcie inną sobą, że nie wiem, mam, że siostra mi zabrała telefon, albo że nie przyjmuję znajomych. Ale nawet nawet jeśli ktoś się ode mnie potrzewa, to od razu najlepiej mi to po prostu wysyłajcie na Instagramie albo gdziekolwiek, po prostu żebyście mi wysłali. E, I po prostu nie wierzcie tej osobie, ją zostawcie, zablokujcie i nawet nie wierzcie, co ona. Nie patrzcie na co ona pisze. Także tutaj taka prośba ode mnie z serduszka. E, właśnie chciałam taki szybko nagrać filmik, żebyście wiedzieli, nie wierzyli takim osobom, bo jednak... E takie osoby mogą zniszczyć moje mienie, bo ja nie wiem, co się dzieje. Mogę nawet o tym nie wiedzieć, a potem ktoś powie, że taka lewnika to obraża ludzi i mówią, że ma brzydkie konie, czego ja bym nigdy nie zrobiła. Także proszę, nie wierzcie takim osobom i ja będę od razu robić coś z tym. No i właśnie... Jeszcze chciałam wam na, na sam koniec, na sam, sam, sam koniec e, powiedzieć, że wracam już do nagrywania, że już powoli, powoli się motywuję i coraz będzie więcej filmików. Także stay tuned, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, trzymajcie się ciepło, nie wierzcie takim osobom, które się podobnie podszywają i cześć!